górski, czyli bardziej ten nitro, to ten, który po prostu jest znany 90% odbiorców, czyli ten na live. I kurde, ciężkim jest dla mnie wypowiedzieć się, co ja myślę na jego temat, bo z jednej strony bardzo szanuję go za to, że często mówi rzeczy, które myśli, nie zważa na to, czy to poprawne politycznie i tak dalej, i tak dalej, i to jest fajne. A jeżeli chodzi o jego wypowiedzi na temat moich projektów, to musicie wiedzieć, że Sergiusz po prostu ma taki styl bycia, że on się lubi poprzypierać, pogadać co jakieś tam swoje mądrości i zwyczajnie on z tego żyje na tych live'ach, które po prostu prowadzi i na filmach. I to jest cała tajemnica. Nie jest on absolutnie osobą, która mogłaby oceniać cokolwiek w motoryzacji. Nie jest osobą, która ma jakiekolwiek pojęcie na temat składania samochodów od zera, na temat tuningowania samochodów i nie jest osobą, która ma nawet pojęcie na temat prowadzenia tych samochodów zgodnie ze sztuką, z tego co się przynajmniej orientuję. Więc jakby tym, co on gada, ja się totalnie nie przejmuję, a prywatnie nic do niego nie mam. Po prostu.